stycznia 2015 roku. Mamy nadzieję, że spotkamy się z Państwem w sali ziemi w Poznaniu, a okoliczności będą dosyć specyficzne, gdyż mamy w planie zagrać bardzo ryzykowny koncert. Ryzykowny koncert będzie dla wszystkich trzech stron, czyli i dla twórców, i dla organizatorów, i dla słuchaczy. Organizatorzy, czyli Good Taste Production i WTK, mają na tyle odwagę, żeby zaproponować nam wystąpienie na tym koncercie i zrobienie oprawy muzycznej, a my mamy odwagę na tyle, żeby tym razem bezczelni wręcz, żeby się porwać na twórczość wielkiej ikony muzyki, niedoścignionego wzorca. Mianowicie zamierzamy się zabrać za twórczość Michaela Jacksona, a Jacek Piskorz zrobi to w wersji symfonicznej. Oczywiście były już takie próby, ale nasza będzie no groźna. Michael Jackson jest zdecydowanie dla mnie najważniejszym artystą w muzyce pop. Na nim się wychowałam. Moja pierwsza analogowa płyta to była właśnie płyta Michaela, którą kupiłam w Czechosłowacji jeszcze wtedy. Przez całe życie towarzyszyło mi jego myślenie muzyczne, jego rytmika, która niezwykle miała duży wpływ na mnie, na moje widzenie muzyki. Oczywiście byłam fanką Michaela Jacksona, nawet w domu moim rodzinnym do tej pory podejrzewam wisi jakiś jeden plakat, prawdopodobnie z płyty Dangerous, na którą załapałam się będąc już nastolatką. Bardzo mi się podoba to, że w tych utworach brzmi potencjał w dalszym ciągu, mimo lat, mimo upływu lat, mimo tego, że zmieniają się mody. Dobre utwory nie starzeją się nigdy. Wszystkie piosenki Michaela Jacksona, przynajmniej wszystkie, które są znane, mają coś takiego w sobie, co powoduje, że chce się od razu albo śpiewać, albo tańczyć, więc miałam ogromny problem przy wyborze. Michael Jackson w zasadzie śpiewał w żeńskich tonacjach i większość piosenek, które zaśpiewam, będą w oryginalnych tonacjach. Chciałam też, żeby było bardzo różnorodnie, żeby było ciekawie harmonicznie, więc żeby nie były to tylko piosenki tylko i wyłącznie groove'owe, ale żeby było pole do popisu, dlatego żeby orkiestra się tam zaprezentowała i żeby udało się wprowadzić bogatszą harmonię. Każda z piosenek Michaela jest szalenie trudna. Już nie mówiąc o intonacji, ale przede wszystkim rytmika. Więc czeka nas wszystkich tak naprawdę niezły sprawdzian, ale i dobra zabawa. Resztę dowiecie się po przybyciu na koncert. Bardzo się cieszę, że ten koncert będzie akurat w takim składzie. Będzie orkiestra symfoniczna, będzie wielki chór, będzie band za plecami, właściwie masa muzyków. To na pewno będzie ogromne przeżycie, szczególnie, że to są piosenki Michaela Jacksona. Więc zupełnie inne aranżacje, zupełnie inne instrumentarium. Podejrzewam, że to będzie ogromne wydarzenie. Serdecznie zapraszam na koncert Tribute to Michael Jackson 10 stycznia w sali ziemi. Wspaniałe piosenki Michaela Jacksona, tym razem w wersjach symfonicznych. Tak, bo to męska tonacja. Witam wszystkich, Piotr Cugowski z tej strony. Szalenie mi miło zaprosić Was na wyjątkowy koncert poświęcony twórczości Michaela Jacksona. Koncert Tribute to Michael Jackson, Poznań, Sala Ziemi, 10 stycznia, na pewno wieczorem. Zapraszam. Cześć, mówi Ania Dąbrowska. Serdecznie wszystkich zapraszam na koncert poświęcony twórczości Michaela Jacksona w sali ziemi w Poznaniu 10 stycznia. Tribute to Michael Jackson symfonicznie. Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Kuba Badach, Piotr Cugowski, Orkiestra Symfoniczna Latuno oraz Chór Akademicki UAM. Kierownictwo muzyczne Jacek Piskorz. 10 stycznia 2015 roku w sali ziemi MTP.